Andrew był w złym humorze. To nie dlatego, że oblał egzamin z ekonomii, a teraz groził mu warunek. Chodziło o coś innego, mającego swój początek w jego przeszłości. Wszystko zaczęło się od porannej rozmowy z wujkiem Izaakiem, który przy śniadaniu przekazał mu naprawdę szokujące wieści. Okazało się, że ojciec Andrew był odpowiedzialny za odejście jego matki, która opuściła rodzinę 20 lat wcześniej. Andrew miał wtedy zaledwie 3 lata, ledwo pamiętał swoją matkę. W rozmowie wujek Izaak nie powiedział całej prawdy, ograniczył się do sugestii, co rozbudziło w jego siostrzeńcu jeszcze większe zainteresowanie tą sprawą. Dlaczego mi to powiedział? Czego chciał? Chciał mnie wkurzyć i zdenerwować? Rzucił Andrew do swojego najlepszego kumpla Simona. Ten zastanowił się przez chwilę, po czym odpowiedział. Na twoim miejscu nie spieszyłbym się z oskarżaniem ojca i wiarą w słowa wujka. Nie wiemy, jaka była sytuacja. Wiesz, minęło 20 lat. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to rozmowa z ojcem. Nie, to nie wchodzi w rachubę. Mój ojciec nic mi nie powie. Jeśli mam z kimś o tym porozmawiać, to z babcią, ale mam dzisiaj randkę z April. Czy zdążę wpaść do babci? Andrew zastanawiał się. Simon pokręcił głową, ale powstrzymał od komentarza. Wiedział, że najlepiej dla nieznajomego byłoby trzymać się z dala od spraw rodzinnych innych ludzi, nawet jeśli jest to rodzina najlepszego przyjaciela. Pożegnawszy się z Simonem, Andrew poszedł do domu. Serce chłopaka drżało, ale nie chciał odbywać niezręcznej rozmowy z ojcem. George Miller był twardym człowiekiem, starał się mieć wszystko pod kontrolą. Jako biznesmen osiągnął wyżyny, co podniosło jego status o kilka poziomów. Pomimo faktu, że ojciec zapewnił Andrew dzieciństwo pełne luksusu i bogactwa, syn za nim nie przepadał. Rzadko był z nim szczery. Teraz, idąc do domu, Andrew zastanawiał się, jak taktownie zapytać ojca o matkę. Jak mogła go porzucić, gdy był tak mały? Dlaczego opuściła rodzinę? Było o wiele więcej pytań niż odpowiedzi i uświadomienie sobie tego sprawiło, że chłopak poczuł się nieswojo. Próbując odwrócić uwagę od smutnych analiz, Andrew pomyślał o April, z którą spotykał się od 3 miesięcy. Pomimo pozornej powagi związku, młodzi ludzie nie przedstawiali sobie jeszcze swoich rodziców, odkładając ten moment na później. W głębi duszy Andrew obawiał się, że April może nie polubić jego ojca, który miał zły charakter. W tym momencie smartfon w kieszeni chłopaka zawibrował, powiadamiając go o przychodzącej wiadomości. Uśmiechając się, Andrew sięgnął do kieszeni. Tak jak się spodziewał, wiadomość pochodziła od April, która napisała, że już nie może się doczekać dzisiejszego spotkania z jej rodzicami. Oczy chłopaka były pełne radości. Nareszcie poznam jej rodzinę. Spotykamy się już 3 miesiące, a zachowujemy, jakby nic nie było na rzeczy, pomyślał Andrew. W tym momencie przyszła mu do głowy bardzo ciekawa rzecz. Andrew postanowił, że zanim pojedzie do April, pójdzie do domu swojej babci i porozmawia z nią o matce. Charlotte Miller mieszkała w sąsiedztwie i taka wizyta nie stanowiła żadnego problemu. Po zrobieniu sobie szybkiego lunchu, Andrew wziął prysznic, założył najlepsze ubrania i ruszył w drogę. Babcia Charlotte zawsze cieszyła się na widok wnuka i podkreślała to, gdy ją odwiedzał. Pomimo tego, że była babcią Andrew ze strony ojca, nie wahała się krytykować jego ojca. Widząc swojego wnuka w progu, pani Miller uśmiechnęła się i mocno go przytuliła. Ostatnio rzadko mnie odwiedzasz. Jak ci idą studia? Wszystko w porządku w sprawach sercowych? Pytała babcia Charlotte, nalewając herbatę. Przepraszam, babciu, zawsze brakuje mi czasu, wiesz. Właściwie to przyszedłem do ciebie w pewnej sprawie. Widzisz, pewnego dnia wujek Izaak powiedział mi w rozmowie, że to wina mojego ojca, że matka nas opuściła. Powiedz mi, to prawda? Może wujek Izaak znowu przesadza? Spytał Andrew. Pani Miller zamyśliła się na chwilę, a na jej czole pojawiła się gęsta sieć zmarszczek. Wiesz, będę z tobą naprawdę całkowicie szczera. Wujek Izaak powiedział ci prawdę. Twoja mama, Nancy, nie opuściła rodziny tak po prostu sama. Twój ojciec ją wyrzucił. Tak. Ale dlaczego tata to zrobił? Dlaczego chciał odebrać mi matkę? Andrew nie mógł się powstrzymać. Charlotte Miller spojrzała na wnuka, po czym kontynuowała.
Twoja matka zawsze była doskonałą ekonomistką i to ona pomogła twojemu ojcu osiągnąć sukces w biznesie. Gdy mu się udało, intelektualna wyższość żony zaczęła mu ciążyć. Miałeś już wtedy 3 lata. Gdy George złożył pozew o rozwód, zrobił wszystko, by zatrzymać ciebie przy sobie. Zabronił Nancy zbliżać się do jego domu, pozbawiając ją w ten sposób kontaktu z tobą. Andrew był zszokowany historią babci. Przez wiele lat żył w przekonaniu, że jego matka sama porzuciła jego ojca i opuściła dom z własnej woli. W rzeczywistości to George Miller robił wszystko, by rozdzielić matkę i syna ze względu na własne ambicje. Dlaczego w naszym domu nie ma ani jednego jej zdjęcia? Andrew zadał kolejne niewygodne pytanie. Ku jego zaskoczeniu babcia była przygotowana na takie pytanie, wstała od stołu i wyszła na chwilę do sąsiedniego pokoju. Po kilku minutach wróciła, trzymając starą fotografię z pozaginanymi brzegami. Proszę, to twoja mama. Tata musiał wyrzucić wszystkie zdjęcia albo je ukryć. Jedno jednak udało mi się zachować. Biorąc zdjęcie do ręki, Andrew spojrzał z zainteresowaniem na ładną kobietę po 30, sfotografowaną z bukietem róż w dłoniach. Jest piękna, a ja nic o tym nie wiedziałem, pomyślał sobie Andrew i schował fotografię do bocznej kieszeni marynarki. Dzięki, babciu. Chyba już pójdę, bo mam randkę dzisiaj, wiesz? Nie mogę się spóźnić. Moja dziewczyna by mi tego nie wybaczyła, powiedział Andrew z uśmiechem i powstał od stołu. Charlotte Miller uściskała wnuka na pożegnanie i odprowadziła go do drzwi. Machając babci, Andrew pospieszył się w kierunku centrum miasta, bo tam April mieszkała z rodzicami. Czas uciekał, ale Andrew był pewien, że uda mu się zdążyć. Zbliżył się do skrzyżowania i czekał na zielone światło. I nagle zauważył coś bardzo dziwnego. Odwracając głowę, Andrew zobaczył pewną starszą kobietę, która najwyraźniej potrzebowała pomocy. Podbiegł bliżej, złapał ją za rękę i zapytał. Coś się stało? Źle się pani czuje? Może powinniśmy wezwać pogotowie? Kobieta spojrzała na niego z zakłopotaniem, wzięła głęboki oddech i powiedziała. Nie, nie trzeba. Mam tabletki w torebce. W bocznej kieszeni, tutaj. Proszę, wyjmij je. Andrew chętnie spełnił prośbę staruszki, ale nie puścił jej ręki, bojąc się, że ta zemdleje. Zaprowadzę panią do domu, to żaden kłopot, zaproponował chłopak, starając się nie myśleć o tym, że musi iść do April. Dziękuję, ale na pewno jesteś zajęty, prawda? Dam sobie radę, odpocznę chwilę, rzuciła zakłopotana staruszka. Andrew był jednak nie do przekonania. Biorąc staruszkę pod rękę, poprowadził ją w kierunku domu. Andrew wiedział, że spóźni się na spotkanie z April, ale uratowanie tej kobiety w tej chwili było dla niego o wiele ważniejsze. Z rozmowy ze staruszką Andrew dowiedział się, że ta nazywa się Barbara Simpson, mieszka przy Park Street. A co za szczęście, tam się właśnie wybieram. Mama April ma dom przy tej ulicy, pomyślał. Gdy pani Simpson pokierowała Andrew do drzwi swojego domu, poczuł pewien niepokój. To dziwne. Może to tylko zbieg okoliczności albo pomyliłem adres? Zaskoczenie Andrew wynikało z tego, że numer domu Barbary Simpson był dokładnie taki sam jak numer wskazanego domu przez jej narzeczoną. Wtedy to drzwi otworzyły się i w progu pojawiła się April. Andrew? Co tak długo? A gdzie spotkałeś moją babcię? Zaskoczenie April było tak szczere, że Andrew nie miał cienia wątpliwości co do jej pokrewieństwa z Barbarą Simpson. Jednak to, co czekało na niego wewnątrz domu, sprawiło, że uwierzył w istnienie sił nadprzyrodzonych. W salonie Andrew spotkał swoją matkę, która zmieniła się przez 20 lat, ale nadal pozostawała tą samą, szarooką pięknością, tą ze zdjęcia. Mamo? Mam tutaj twoje zdjęcie. Poznajesz? Krzyknął Andrew ze łzami w oczach i wyciągnął ręce w kierunku kobiety. Dopiero wtedy Nancy zdała sobie sprawę, że jej własny syn przyszedł poprosić jej córkę o rękę. Mamo, o co chodzi? To ja i Andrew jesteśmy rodzeństwem? Spytała April, powstrzymując łzy. W pokoju zapanowała napięta cisza, po czym Nancy powiedziała. Nie, nie jesteś moją rodzoną córką. Adoptowaną.
Po tym, jak ojciec Andrew wyrzucił mnie z domu i złożył pozew o rozwód, wyszłam za mąż za mężczyznę, który miał już córkę z pierwszego małżeństwa. Twoja matka zmarła przy porodzie, a ja stałam się dla ciebie najbliższą zaraz po twoim ojcu osobą. Więc ty i Andrew możecie wziąć ślub. April i Andrew spojrzeli na siebie, a uśmiech zagościł na ich twarzach. Wkrótce wszyscy siedzieli przy rodzinnym stole, rozmawiając o zbliżającym się ślubie, który według pana młodego miał odbyć się bez względu na wszystko. Andrew zdawał sobie sprawę, że jego ojciec nie będzie zadowolony z tej wiadomości, ale w tej chwili martwił się tylko o własne szczęście, o które był gotów walczyć do samego końca. Tak więc, przypadkiem, Andrew odnalazł swoją matkę, która okazała się być macochą jego narzeczonej. Miesiąc później bawili się na weselu zapamiętanym przez gości dzięki wielu radosnym chwilom i pełni szczęścia. Krążyły też plotki, że w tym czasie April mogła nosić pod sercem dziecko Andrew. Czy to prawda, czy nie, czas pokaże, a nam pozostaje tylko cieszyć się szczęściem nowożeńców, którzy pokonali tak wiele przeszkód, by stać się w końcu szczęśliwą rodziną.